Witam Was, z tej strony Marcin, kanał Dospel. Przedstawię Wam dzisiaj centralę, którą kiedy pierwszy raz zobaczyłem, pomyślałem: wow, niezła krowa. Pokażę Wam, że rozmiar może być atutem. Dzisiaj robi nam za stół roboczy. Dlaczego? Popatrzcie sami. Nawiązując do poprzedniego filmu o centrali Spartan, jak pamiętacie, która miała 20 cm, dla osób, dla których te 20 cm było zbyt mało, przedstawiam Państwu kolosa, który ma 39 cm grubości. Tu powinno być już ok. Urządzenie jest o wymiarach 2 m po długości, 80 cm szerokości i 40 cm, niecałe, bo 39,5 grubości. Zapytacie, dlaczego rozmiar, tak duży rozmiar, jest plusem urządzenia? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli mamy większe urządzenie, więcej miejsca mamy w środku, to przepływy powietrza są wolniejsze, powietrze ma mniejszą prędkość, co za tym idzie, jest cichsze, mniej wytwarza się szumów, mniej słyszalne. Dzięki temu urządzenie nie generuje praktycznie w ogóle hałasu, a opory są bardzo znikome. Centrala Berluf Selen produkowana jest w dwóch wielkościach: 500 m3 i 800 m3, co daje nam możliwość zwentylowania naprawdę bardzo dużych budynków. Centrale są wykorzystywane nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, a także w biurach i budynkach o większych kubaturach. Jak przyjrzymy się detalom urządzenia, po lewej stronie zauważymy część nawiewną i wywiewną powietrza do budynku. Silnik, oczywiście DC komutowany elektronicznie, energooszczędny, który odpowiada za nawiew świeżego powietrza do budynku. Część wywiewna zaopatrzona w filtr, również oczywiście EU4 z cząsteczkami srebra, które działają antybakteryjnie. Dalej, po obu stronach filtra, jeżeli się przyjrzymy w głąb centrali, będziemy widzieć czujniki ciśnienia, które odpowiadają za pomiar ciśnienia przed i za filtrem, by móc informować nas na sterowniku, kiedy filtr jest zabrudzony i kiedy należy go wymienić. Idąc dalej, widzimy środkową sekcję centrali, która jest zabudowana teoretycznie nie do otwarcia dla klienta. Ten cały prostokąt, który tutaj widzimy, jest wewnątrz centrali tacą ociekową, która odpowiada za odprowadzenie wody z urządzenia wykrapawiającej się w zimie. Tutaj tym oto dzióbkiem. Pod wanną ociekową, w tej płaszczyźnie, a jeżeli wisi centrala, to nad wanną ociekową, mamy umiejscowiony wymiennik ciepła. Jeżeli spojrzycie Państwo w głąb, wymiennik ciepła mamy jeden i mamy drugi. Pompujemy dwa wymienniki ciepła, żeby przy dużych wydajnościach centrali zmaksymalizować możliwie odzysk ciepła, jaki otrzymamy w domu. Oba wymienniki oczywiście krzyżowo przeciwprądowe ze skutecznością odzysku do 95%. Jak zobaczymy, obok wymienników mamy moduł bypassa. Bypass w tej centrali jest kolejnym jej atutem, gdyż jest bardzo, bardzo duży. Jak Państwo spojrzycie na bypass w urządzeniu, jest on rozmiarów praktycznie takich samych jak jeden z wymienników, co umożliwia przetransportowanie wychłodzonego powietrza do domu bez ubytków i strat na wymiennikach ciepła. Kolejną sekcją jest sekcja czerpni i wyrzutni. W sekcji czerpni zaczynamy od filtra. Klasa EU4, napełniona srebrem, jak zresztą we wszystkich urządzeniach marki Berluf. Dwa prestostaty wokół filtra, które odpowiadają za pomiar zabrudzenia. Przed filtrem zamontowaną mamy nagrzewnicę wstępną, odpowiadającą za system antyzamrożeniowy 0,7 kW. W zupełności jest wystarczająca, żeby sprawnie odszraniać wymiennik zimowy. Silnik prądu stałego komutowany elektronicznie DC. Energooszczędny, jak w większości urządzeń naszych. Koło silnika pod klapami mamy dwa styczniki, po jednej stronie i po drugiej stronie wymiennika, wszędzie tam, gdzie musimy otworzyć klapy. Styczniki zostały zamontowane z uwagi na wielkość urządzenia i moc silników. Dzięki nim po otwarciu klapy silniki zatrzymają się dla bezpieczeństwa użytkowników. Obok styczników widoczne są prestostaty, które odpowiadają za wcześniej wspominaną kontrolę zabrudzenia filtrów. Z budowy wewnętrznej byłoby na tyle. Przejdźmy teraz do omówienia skrzynki przyłączeniowej, która znajduje się na zewnętrznym boku urządzenia. Lecąc od góry na skrzynce elektrycznej, pierwsze gniazdo podłączeniowe do sterownika ściennego,
typ kabla RJ-ka dołączony fabrycznie. Drugim gniazdem jest gniazdo zasilające. Kolejne dwa gniazda zaślepione, bo są rzadko używane, obsługują nagrzewnicę i GWC. Ostatnie dwa gniazda obsługują czujniki temperatury kanałowe, które montujemy przy montażu centrali. Na drugim boku mamy zaślepione dwa bezpieczniki, które obsługują nam zasilanie silników nawiewnego i wywiewnego. Za klapką, którą widzicie Państwo na froncie, dołączane są zapasowe bezpieczniki w celu wymiany, jeśli będzie taka potrzeba. A teraz powiedzmy kilka słów o sterowniku, który jest na wyposażeniu urządzenia. Sterownik ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym. Na pierwszy rzut oka widzimy podgląd temperatur, podgląd aktualnego stanu mocy centrali. Po lewej i po prawej stronie w słupku przyciski funkcyjne, dzięki którym ustawiamy programator 7-dniowy, sterujemy centralą oraz innymi urządzeniami peryferyjnymi. Sterownik z Seleny jest bardzo rozbudowany. Posiada wiele ukrytych funkcji. Możemy nim sterować nagrzewnicą, chłodnicą i innymi urządzeniami, które możemy zamontować dodatkowo do centrali, jak na przykład gruntowy wymiennik ciepła. Jako jeden z nielicznych urządzeń ma opcję sterowania silnikami odrębnie. Pozwala to ustawić nadciśnienie lub podciśnienie na silnikach. Możemy nim wysterować różnicę 20% mocy. Jest to bardzo dobre i przydatne. Wybacza wiele błędów na instalacji. Jeżeli mamy na instalacji problem, tym sobie spokojnie wyrównamy. Czas na podsumowanie. Selena jest skierowana do osób, które potrzebują urządzenie na duże kubatury. Wydajność 500 i 800 metrów sześciennych jest praktycznie największą możliwą wydajnością przy małych, kompaktowych centralach. Silniki stałoprądowe DC komutowane elektronicznie, krzyżowo przeciwprądowy wymiennik do 95% skuteczność odzysku, komponenty, elektronika, najwyższa jakość wykonania gwarantują nam to, że będziemy z tego zadowoleni. Dwa wymienniki ciepła gwarantują nam zachowanie maksymalnie możliwego odzysku ciepła. Bardzo duża przestrzeń bypassu gwarantuje nam idealne dochłodzenie powietrza latem lub w okresach przejściowych. Doposażenie urządzenia w sterownik dotykowy z szeroko zakrojonymi opcjami i funkcjami daje nam satysfakcję z jego użytkowania. Centrala Selen jest wyborem idealnym. Jesteśmy tego pewni. Tak bardzo pewni, że uwaga, przedłużamy gwarancję na nasze rekuperatory do 8 lat. Tak, 8 lat pełnej gwarancji na nasze urządzenia. Jesteśmy jedyną firmą w kraju, która zdecydowała się na tak odważny ruch. A co on oznacza? To, że jesteśmy pewni jakości i skuteczności naszych wyrobów. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, cześć. Wracamy. Biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy oraz zaostrzające się normy, przypominamy Państwu, że wszystkie centrale z naszej oferty są w klasie energetycznej A. Browser, Optimal, Spartan, Selena, cała oferta, klasa energetyczna A.